Po ubiegłotygodniowej wysokiej wygranej z Ostoją Żelisławice zawodnicy Sparty Katowice podejmowali u siebie KS Niwy Brudzowice. Zespół prowadzony przez Sebastiana Gzyla plasuje się w środkowej części tabeli i na pewno jest rywalem niewygodnym, o czym świadczy spotkanie w rundzie jesiennej, które zakończyło się remisem 1-1. Spójrzmy na składy obu drużyn. KS Niwy Brudzowice 91 Ciszewski, 3 to Starzyński, 4 Grunt, 5 Milik, 6 Rybak, kapitan zespołu, 7 Łukomski, 8 Góra, 11 Kruk, 15 Gbadegesi, 17 Szydłowski, 18 Wilk. Sparta, 1 Pieczonka, 3 to Szal, 5 Krawczyk, 19 kapitan Sarzała, 21 Sobotka, 15 Gąska, 13 Blaś, 8 Markosjan, 17 Witkowski, 14 Weber i 11 Gielza. Słoneczny poranek i porywisty wiatr towarzyszył zawodnikom w tym spotkaniu. Pierwsza okazja Sparty, uderzenie głową Michała Szala obok bramki, ale był też spalony. To już minuta 18. Szal do Sarzały, ten przerzuca piłkę na lewą stronę boiska. Powalczył tam Witkowski, jest Daniel Krawczyk. Zdaniem sędziego faulowany przez Gbadę Gessiego. No i będzie rzut wolny dla Sparty Katowice. W tej sytuacji protestował też Michał Czyż, który otrzymał dwie żółte kartki, no i w konsekwencji czerwoną, musiał opuścić ławkę rezerwowych. Sędzia, no jak to sędziowie, no zawsze oni się wybronią, no tutaj gdyby sędzia nie popełnił błędu, no to bym tych kartek nie dostał i dał mi w końcu czerwoną kartkę, a potem jednak zrobił to co miał zrobić wcześniej, czyli automatycznie te kartki dla mnie są niewytłumaczalne, no ale to co w przerwie próbowałem z nim porozmawiać, ale tak są swoje argumenty i niestety, ale nie przybijemy tego. Rzut wolny dla Sparty, Sobotka uderza, niewiele zabrakło, aby pokonać Ciszewskiego. Minuta 28. Piłka na Witkowskiego, który starał się dojść do tej piłki, popychał obrońcę, który wpada na swojego bramkarza. No i mieliśmy dłuższą przerwę w tym spotkaniu, bo niemal 6-minutową, która skończyła się opatrywaniem Wojciecha Ciszewskiego. Michał Szal. Do Mateusza Gąski, ten ma dużo miejsca. Zagranie na lewą stronę, błąd teraz gości, był Sobotka, no i doskonale broni to Ciszewski. Najlepsza okazja Sparty w pierwszej połowie. Witkowski dorzuca w pole karne, jest tutaj Krawczyk, uderzenie, no i Ciszewski przenosi piłkę na tę poprzeczką. Witkowski z rzutu rożnego dogrywa tą piłkę. Słupek ratuje teraz gości przed utratą bramki. Sparta coraz bliżej pierwszego trafienia w tym spotkaniu. Ponownie Witkowski. Skakał tam Ciszewski, ale wybijają goście. Jeszcze Witkowski poprawia. Uderzał to głową Fabian Wlaś. Kapitalnie broni Ciszewski. Jeszcze nie koniec tej akcji. Zamieszanie. No kotłuje się pod bramką gości. Uderzenie jeszcze sprzed pola karnego, wysoko nad bramką. Sędzia do pierwszej połowy doliczył aż 10 minut, no i to minuta 53. Witkowski z rzutu rożnego wprost na głowę Szala, no i jest pierwsza bramka dla Sparty Katowice. Gospodarze naciskali i dopięli swego w 8 minucie doliczonego czasu gry. To już druga połowa. W natarciu goście. No było teraz groźnie pod bramką Pieczonki. Najlepsza okazja dla gości w tym spotkaniu. Wlaś do Kubackiego. Dariusz Kubacki w polu karnym. Wykłada do Gielzy. Nie ma bramki. Jest za to faul napastnika Sparty. No i rozpoczną Niwy Brudzowic. Sobotka. Ładnie teraz garnął piłkę Gielza. Sobotka uderza. No jest drugie trafienie dla podopiecznych Michała Czyża. 73. minuta tego spotkania.
Bartosz Sobotka ładnym strzałem w długi róg pokonuje Wojciecha Ciszewskiego. Dostałem piłkę tam od Seby Sarzały, wprowadziłem do środka pola. Zagrałem klepę z Sebą Giedzikiem, wystawił, zostało mi tylko uderzenie na bramkę. Więc no jestem zadowolony, że w końcu ta bramka wpadła przy trzech próbach wcześniej, więc fajnie. 74. minuta spotkania, no i goście w jednej ze swoich nielicznych akcji. W polu karnym jest Kacper Kruk, uderzy na bramkę Pieczonki. Łapie to pewnie bramkarz Sparty, no ale to uderzenie było zbyt słabe, żeby zaskoczyć golkipera gospodarzy. 80. minuta spotkania. Markosian na prawej stronie poszukał Kubackiego. Kubacki niedokładnie teraz zagrywa. Wybijają to goście. Jest Sobotka. Sobotka ponownie uderza. No tym razem zabrakło nieco więcej, aby trafić w światło bramki. Minuta 81. Wlaś do Krawczyka, ten na prawo do Dariusza Kubackiego, Kubacki dorzuca, jest tutaj Słociński, no i jest trzecia bramka dla ekipy Michała Czyża. Mateusz Słociński kilka minut wcześniej pojawił się na boisku, no i fantastycznie wykończył akcję Sparty Katowice. To są te największe plusy tych meczy i tego, że my mamy szeroką kadrę. No i ci zawodnicy, którzy wchodzą, no to żeby aspirować do pierwszej jedenastki w tym danym meczu czy w następnym, no to muszą pokazywać swoją jakość wchodząc z ławki i w tym przypadku tak było. W ostatnich sekundach goście mieli jeszcze szansę na bramkę honorową. Z dystansu uderza Filip Bogacki, ale świetnie broni Krzysztof Pieczonk. No a ostatnie minuty wyglądały dokładnie w ten sposób. Niwy Sparta rozgrywała piłkę na swojej połowie, a Niwy nie kwapiły się, aby podejść wyżej. Myślę, że i ja, i zespół gdzieś nie widzieliśmy szansy na to, że odwrócimy losy tego spotkania. Sparta jest zbyt doświadczonym i dobrym zespołem, ale tak jak powiedziałem, taka porażka jest boli, ale jest kalkulowana, walczymy dalej. Sparta ostatecznie wygrywa 3-0. Mieliśmy plan na to spotkanie, które realizowaliśmy bardzo dobrze przez całą pierwszą połowę. Bramka stracona po stałym fragmencie gry spowodowała, że musieliśmy na drugą połowę się przeorganizować. Tak też to zrobiliśmy. Ja niezmiennie jestem dumny z chłopaków. My mamy zupełnie inne cele jako kluby. Sparta walczy o awans. My chcemy najlepiej się prezentować w każdym meczu. To mecz w pierwszej połowie według mnie troszeczkę się nie układał, bo za wolno graliśmy. Nasza gra była taka rwana bardzo. No ale takie mecze się zdarzają w tej lidze. Wiedzieliśmy, że drużyna przeciwna będzie grała bardzo nisko, będzie się całą drużyną broniła. Ale chwała chłopakom, że przy stałym fragmencie Szalu tą bramkę zdobył na 1-0 i troszeczkę w tej drugiej połowie nam się już lepiej grało, troszeczkę więcej miejsca. No i wygrywamy ważne kolejne 3 punkty. Też się na to nastawialiśmy, że Niwy Brudzowice będą się bronić bardzo nisko i to robili. I tutaj była kluczowa pierwsza bramka. Ale myśleliśmy, że po bramce na 2-3-0 się to zmieni, że Niwy wyjdą wyżej i będą chciały gdzieś odrabiać ten dystans. No ale nie było tego, dlatego ta końcówka tak meczu wyglądała, że my się utrzymywaliśmy przy piłce. Nie było ciśnienia, żeby stwarzać kolejne sytuacje. Szanowaliśmy siły i 3 punkty jak najbardziej dla nas zasłużone i bardzo ważne. Kolejne spotkanie Katowiczanie grają już 2 kwietnia na wyjeździe, zmierzą się z RKS-em Grodziec.